Lubelską Ligę Gmina Stołowego Amatorów powołali, znaczy założyli dwaj panowie, jeden już nie żyje, Sławomir Ziemiński, a drugi Feliks Wojewoda. Było za 1968. Była to pierwsza w Polsce tego typu organizacja, która prowadziła gry ligowe dla właśnie amatorów i tych wszystkich niestowarzyszonych klubach sportowych. Z początku zajęcia odbywały się w świetlicach zakładów pracy, szkół, klubów osiedlowych. Następnie rozgrywki przenieśliśmy do tamtego kina Przyjaźń na ulicy Zdełgiewskiej. A po zlikwidowaniu tej sali przyjął nas swoje tutaj piękny Mosin i do tej pory użycza małej sali. Nawet stan wojenny nie przegrał naszych rozgrywek. Wszystkich tutaj uczestników byśmy w tej małej salce nie pomieścili, dlatego musimy korzystać z innych sal w obiektach w Lublinie. Grają studenci, grają uczniowie, grają wojskowi, grają księża. Zapisać się każdy chętny może, kto nie startuje w klubie sportowym. Z wkład pisowego pokrywamy koszty wynajmu sali oraz skromne nagrody kuchary dla zwycięzców. Nie gramy dla sukcesów, gramy dla przyjemności, dla dzieciaków, tu z rodzicami przychodzą, z dziadkami przychodzą. Rozgrywki prowadzi Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Amatorów w Lublinie, powołane 4 lata temu.